W ciągu roku cena złota wzrosła ponad 10%. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Witaj, Michał. Dzień dobry, witam serdecznie. Ta zmienność na cenach złota w ciągu ostatnich 52 tygodni lekko przekroczyła $400 za uncję. Czy to jest jakoś bardzo, czy to jest, ta zmienność jest bardzo duża? Jest to sporo, natomiast trzeba zauważyć, że ostatnie 2-3 miesiące to jest taka stabilizacja cen na dosyć wysokich poziomach. Utrzymujemy się powyżej $1900 za jedną uncję, nawet pomimo ciągłych podwyżek ze strony Rezerwy Federalnej czy również Europejskiego Banku Centralnego, więc może się wydawać, że tworzą się takie nowe standardy dla rynku złota. Choć no było kilka takich sygnałów wskazujących na to, że być może znowu będziemy mieli właśnie powrót do takiego szerokiego zakresu handlowego, o którym wspomniałeś, czyli około $400 na uncji, co mogłoby skłonić ceny nawet w okolice $1600-$1700 za jedną uncję. No ale okazuje się, że jednak miniony miesiąc, lipiec, no jednak dostarczył wzrosty na rynku złota, więc jakby inwestorzy mają nadzieję na to, że warunki na tyle się ustawią w kolejnych miesiącach, że jednak na koniec tego roku będziemy raczej na wyższych poziomach na złocie, czyli najprawdopodobniej no, mieliby nadzieję na powrót powyżej $2000 za jedną uncję. Natomiast no, to będzie zależało od wielu czynników, prawda? Od tego, gdzie będzie notowany amerykański dolar, to z kolei będzie w dużej mierze zależało od tego, na jakich poziomach będą rentowności amerykańskich obligacji. Rentowności są zależne od tego, jakie są stopy procentowe, a również no, nie da się ukryć, że ostatnie działania agencji Fitch o obniżeniu ratingu też mogą mieć tu dosyć dużo do powiedzenia. I w tym kontekście jakby warto przypomnieć 2011 rok, kiedy agencja z kolei S&P obniżyła rating i w ciągu kilku tygodni mieliśmy naprawdę bardzo duży rajd na rynku złota i wtedy wyznaczyliśmy nowe historyczne szczyty w okolicach $2000 za jedną uncję, choć no to też jakby miało związek z ruchem na rynku obligacji, więc też nie możemy sobie brać takiego ruchu jeden do jednego. Czyli przewidujesz, że najbardziej prawdopodobna opcja na koniec roku złoty powyżej $2000 za uncję, tak? No, biorąc pod uwagę to, że jednak Fed prędzej czy później zdecyduje się na to, żeby zatrzymać podwyżki stóp procentowych, to może uruchomić potencjalną słabość ze strony amerykańskiego dolara. Wydaje mi się też, że na ten moment przynajmniej nie powinniśmy się jakoś bardzo martwić tym ratingiem kredytowym. Może się to zmienić, wtedy oczywiście zmienię swoje oczekiwania, ale jeżeli mielibyśmy oczekiwać takiej stabilizacji w polityce monetarnej w Stanach Zjednoczonych, to powinno służyć temu, żeby obligacje drożały, więc drożejące obligacje też będą oznaczać pozytywny wpływ na złoto. Więc oczywiście z tych poziomów, które w tym momencie obserwujemy, czyli okolice 1950, no to do $2000 jest tak naprawdę bardzo, bardzo niedaleko, więc no też nie będzie to jakiś ekstremalnie wysoki ruch, jeżeli mielibyśmy zakończyć ten rok powyżej $2000 za jedną uncję. A popatrzmy na inwestowanie z perspektywy no właśnie polskiego inwestora, czyli dołóżmy do tego ryzyko walutowe. No i tu jest sporo do powiedzenia, ponieważ tak jak już mówiłeś, w perspektywie 12 miesięcy złoto zyskało około 10%, ale w ujęciu dolarowym. Jeżeli weźmiemy sobie to samo w ujęciu polskiego złotego, no to okazuje się, że jeżeli ktoś rok temu kupił złoto w złotych, to jednak stracił, ponieważ złoty w perspektywie tych 12 miesięcy no jednak umocnił się ponad 10% w stosunku do amerykańskiego dolara, więc oczywiście trzeba to też mieć na względzie inwestując, choć no też trzeba
zauważyć, że złoty naprawdę ma za sobą bardzo dobrą pasce, taką szarżę, która polegała też między innymi na odrobieniu tej słabości z 2022 roku, a teraz troszkę się te role mogą odwracać, więc nie jest wykluczone, że teraz może to być dobra perspektywa do tego, żeby szukać amerykańskich aktywów notowanych w dolarze, oczekując tego, że jednak ta szarża polskiego złotego się mogła zakończyć. O tym, dlaczego tak bardzo drożało złoto, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, Michał. Pozdrawiam. Dziękuję również.